No hej, witajcie w kolejnym odcinku z Diablo 2 Resurrected, rozgrywka palkiem na poziomie normalnym, już teraz z dodatkiem. I jesteśmy w Harrogate. Dobra, wszystko tutaj chyba wysprzątane, dokładnie. Jaką myśmy tam aurę teraz używali? Aha, odkupienia, no tak, bo to było bardzo wydatne. Jest tak, który ty masz level, kolego? 29. 29, no i nie ma lepszy. Nie ma lepszego nad Waldemara Kiepskiego. Larzuk, ale nie potrzebuję go. I teraz płaskowyż. Tak, płaskowyż muszę oczyścić. No. Lecimy na płaskowyżu. Już? Sztuka walki, można powiedzieć. Ostro rozwinięta. O, czaszki. Dobra, jaka racenowa jakaś, dobra. No i ten skill, trzeba przyznać, jest bardzo przydatny. Chyba do niego będę ładować. Jest tak, dokąd tu pójść, aby był koniec mapy? O, właśnie. Czy on przypadkiem na nich jakiś klątw nie rzuca? Nie. Chyba nie. A, tu jest coś. Umiejętności odnajdywania przedmiotów, ale to pewnie w ogóle mi nie pomaga w żaden sposób. Wydatnie pomaga ta aura, trzeba przyznać. Flamberch. To co ten Flamberch mi tu daje? Weź jakiś armę. O. I dobra jest. Dużo zwojów mamy. Że fajno. O, jest jakiś cwaniak. Szkieletowa głowa, pewnie. Szkieletowa głowa. No i fakt faktem. Zajmuje sobie troszkę miejsca.
pozdrowienia. Do więzienia. A ja zawsze zapominam, żeby pierw zidentyfikować, to tak nie po kolei leci. O właśnie, o właśnie. Miłego dnia. Tak, mamy mikstury. No wziąłbym je. Jednak i zwoje i to się przyda. To mi się nie przyda zupełnie. Zwoje to jeszcze. Jakiś tam amulecik się zidentyfikowało, to zobaczę co to jest. Tu mamy w ogóle miecz z takimi statystykami. Czy tobie się to przyda? Musisz mieć jednoręczne, tak? Czy musisz mieć... Czyli dwuręczne są dla ciebie badziewne. Tylko jednoręczne możesz, ale lipa. Ja myślałem, że barbarzyńca to mógł dwie dwuręczne bronie wręcz. Albo taki silny. Dobra, no to... Chlas i... Cyk. I mamy trzeci amulecik. Tu mamy taką miksturkę. Co my tu mamy? Dobra. Słabe. Jeszcze tą miksturę bym sobie sprzedał. O. Żeby sobie nie zajmować niepotrzebnie. I lecimy. Ahoj, przygodo. Dobra, ruszymy na razie tutaj może. O. Ten nikogo nie wyczuł. O, jest. Biczownik, tak? Oszalały, berserker. No, co mnie tu uciekasz? Gdzie ma takie uciekania, cwaniaku? Pięknie, żeś przeekspił. Ach, te teraz kule lodowe. Nie powinno mnie trafić tutaj. Dobra. Tam idzie wszystko dalej. Czyli generalnie teraz się zrównał poziomem ze mną. To fajno. To jest fajne. Czy tutaj coś może być? Ktoś dostaje w ciry. Katapulta zniszczona. Aha. I on tu teraz. Dobra. I się oczywiście tam zawiesili. Po całości. Pewnie sobie narobią berserkerów, tak? Żeby mnie tam wytłuc. To jest za kapliczka many. Okej, weźmy mu, pomóżmy tam, bo on się tam przebił. No, biegnij. Jakaś skrzynia. Się tam gdzieś przebił.
Tak, myślałem, że sobie narobią berserkerów. Tak, myślałem. Oczywiście w ostatniej chwili robi berserka. No, dobrze mówiłem. Same berserki będą zrobione. Przecinak. Próbuję go przypalić za ściany. Chyba przejście dokładnie. O, już idą berserki. Niestety po nich nie ma zwłok. Aż ty. Zostaw tu Barbara. Barbarę. I Barbarian szuka, szuka wroga, szuka. Normalnie jak Wanderer. Bez swoich pomagierów to jest strasznie słaby. No właśnie. No i gdzie ten barbarzyńca poszedł? Gdzieś tam po las, o, gdzieś się... Buja nie wie, gdzie pójść w sumie. Dam, dam. No. To uciekasz. Gdzie to? Nie, uciekasz. Nawet bym był skłonny zrobić o takie coś. Takie coś i możemy jeszcze kawałeczek gdzieś pójść.
Nie wiem, bo tu drzwi rozwaliłem. Czy tu jest coś ciekawego, wartego uwagi? Chyba nie. A, katapult. No i to jest koniec mapy już, także fajnie się złożyło. O, jest, są koledzy. Fajnie się kolegi złożyło. Szczały. No, dużo strasznie tych zwojów mamy. To będzie na sprzedaż, to też, wszystko pójdzie. Na złom. Czy mogę ci pomóc? Jedynie się zastanawiam, że może ta korona ma dwa miejsca na klejnot, może będzie ciekawa do umieszczenia jakiegoś słówka runicznego. Zobaczymy. A, mamy w sumie jedną miksturę tutaj słabszą, z tego co widzę. A w ogóle najemnikowi nie patrzę za bardzo, co bym mógł dać. Może on by coś skorzystał. 30. A to masz 60. Dobra. To akurat się mało przyda. Nie wiem, czy topory możesz? Nie możesz. Ja też tak nie kojarzę, co oni mogli, co nie mogli używać. Okej. Okay. Okej, okay. To idziemy do skrzynki. O, 41 tysięcy, ładnie. Pyk. No, ta różdżka będzie droga po prostu. Dobra, no to leć. I ta. Oho, złoworga urna. Można ją utworzyć. Niszczy skała, przekleństwo. Ty, no ale atakuj z zapałem takimś, nie? Co to ma być, że on zaraz zginie mi tutaj? Runa Etch, fajnie, fajnie. Jakaś złowroga urna, czy to coś mi da? Tu jest w ogóle to kryształowe przejście. No spoko wiedzieć, no, tylko że w kryształowym przejściu trzeba szukać punktu nawigacyjnego i raczej spróbuję się tam po prostu znowu przebić. Zobaczymy, czy mi się to uda w ogóle. Po prostu szukamy punktu i nic więcej. Będziemy tak manewrować wrogów, a przynajmniej próbować,
żeby to się udało. Bo jak się nie uda, to będzie masakra. Dobra, 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 dobra. Zostawić mnie. Polery. Dobra. Jest, ale fart. Chodź tu. O, masakra. Mamy to. Kryształowe przejście. Teraz możemy na płaskowyż z powrotem. No i mamy. Jeszcze nie mogę tego użyć. Niemożliwe. Co jest możliwe według ciebie? O, 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 jest słoiczek. Je tam bełt. Zbełtać się można. Dobra, mamy kryształowe przejście, to jest fajne. Tu jest słoik. Wielkomiejski. Halo, kolego. Kolega mi coś pomaga, czy tak? Halo, halo, tu, tu, tu. Bo tu się zdycha zaraz. No ta aura jest nieoceniana teraz, bo widzę, że jak najemnik mi zdecyduje się nie pomóc, no to mogę być w kropce. No i ta. Mówię, ja nie lubiłem tych map na piątym akcie, bo oprócz praktycznie pierwszego punktu nawigacyjnego, to potem trzeba było ich szukać, szukać i właśnie najlepiej tak pobiegać, zwłaszcza, że tutaj się mapy resetują już bez widoku, więc no, wcale nie mam gwarancji, że tak to bym sobie, mając zapisaną mapę, po prostu ruszył, tak? Do punktu, ale niestety tutaj tego nie ma. I słoik. Dobra. I co teraz tutaj? O, kapliczka z odpornością na zimno. Weźmy. Mam wrażenie, że te kapliczki są w tak nieodpowiednich momentach, kiedy jest na przykład gro wrogów atakujących, nie wiem, trucizną, odporność na trutki by się przydała, to dają na przykład na błyskawice. Teraz jak jest na zimno, to akurat bardziej by się przydało na ogień, wydaje mi się. Bo się zdarzą jeszcze te chochliki, tak? Chociaż tak naprawdę mamy tu tylko jednego, jeden typ wrogów, no, tych biczowników i zdarzają się te chochliki, no fakt. Panie najemnik, pan idzie jeszcze nie. Czy ja tu generalnie zaraz będę się musiał z berserkerami mierzyć? Aha, dobra. Widzę, że zdętkę mogę mieć zaraz. Dzień dobry. No witam serdecznie. Coś wreszcie zachciało się robić.
Jestem full. Fajnie, runka wpadła. Się przyda, nie powiem. Teraz będzie 31, czy jeszcze nie tak zaraz? Czego ci trzeba? Dobra, to może sprawdzimy. Jedno miejsce na klejnot. Ble. 7. Okej, to jest słabe. To jest słabe. No strasznie dużo tutaj badziewia jest. Tego nie możesz wziąć, tak? Ale pytanie. A tak, tu masz 17, 18. 6 do 15. No, to raczej nie. Nie podniesie ci statystyk. Ty masz obrażenia. No, słabszy będą. A lepiej mieć ten przedmiot z miejscem na klejnot też. W razie W. Runa itch, runa etch. Tal or tral. No to co są te runy, co? Wiadomka. I mamy trzeci topas. No mamy. Fajno. I silniejszego, że tak powiem, nie ma. No więc czekamy. Czekamy sobie. Na razie jest jak jest. I tyle. Ajej, już. Lepiej tą zwierzę zawczasu zniszczyć. Nie! Giń. Tutaj już nie daje takiej mocy. Okej. Chodźmy tu, zniszczmy tą wieżę w razie W. No ale... No i cyk, nie ma was. Panie biczownik, pan musisz tu zginąć. No nie uciekaj, żeż, to nie jest... To wy tacy strachliwi teraz. On oczywiście nie myśli im pomóc, no bo przecież po co? Jeszcze się pobrudzi. Skubany zawrócił. Pewnie ma zaklęte zimno, co? Zaklęte zimno, dokładnie. Dobra, nawet jak mnie zamrozi, to się tam nic nie stanie. Ja sobie w ten czas poukładam przedmioty.
Byli tam jacyś wrogowie? Chyba nie. Tą wieżę się zniszczy. No nie, już tam biegnie. Szczęście mi się udało go załatwić. Teleportnij się tu. A teraz. Postanowiłeś tu przejść. Panie najemnik, gdzież? Wrogowie mnie leją i zabiją, a on się będzie patrzyć. On się będzie patrzeć, a co? Co mu tam? Niongi zginie, nie? Tam dera dera dum dum. W ogóle przy okazji przypominam, że będzie streamek z Disa jedyneczki 11 lutego, 18, można sobie zapisać. Wydarzenie jest zrobione tutaj, w moich audycjach. Dobra, tu mamy jakieś chyba słoiki, o właśnie. Barbarzyńca zdechły, proszę. Już tam biega, już, już. Ultra szybki, już wybuch. Nie wytrzymał, spalił się. Już idzie. Boom. Chyba nie wybuchł, tylko ja go chyba szybciej zabiłem akurat. Jakoś tak nie było eksplozji, nie było pierdelnięcia. Będzie ten level czy nie będzie, bo chcę doładować sobie do skilla. No, fajny jest. Ewentualnie może zapał. Zobaczę jeszcze. Zapał to chyba się średnio opłaca już. Przynajmniej na tym etapie. Aha, tu już jest splądrowane. Niepodatność na trucizny, tak? Dobrze, ten najemnik przynajmniej nie ginie, jest żywotny. To mu się chwali. To mu się chwali.
Dobrze. Już masakra, ile tych berserków zrobili. Ci oczywiście uciekają, boją się już. Jestem przeciążony. Kostur, tak? No to mamy. O, jakiś domek. Stojaczek na zbroję, proszę. Nie wchodź tam. Dobry. Jestem przeciążony. Miłego dnia życzę. Czy jakaś większa mikstura? Wszystkie są już superanckie. Dobra, to sprzedajemy. Pyk, pyk, pyk. Dobra. To jest dwurącz, tak? Okej. Okay. No to sprzedaż tak samo. Dobra, takie coś. O, to fajno. Bo mamy i chyba będzie trzecie. Tak, dokładnie. I to jest topaz akurat. Topaz. No to nie będziemy mieć dalej. A szkoda. Szkoda. Siema. Ale żeś trafiał. Pozbuję. Trzeba się będzie pilnować potem na późniejszych poziomach, żeby nie tracić tych odporności na odpowiednio minus 30 i minus 80 na Nightmare i Helu. Aha, dobra, to są już dziadygi. Żeby nie było pyknięcia. Się zagapiłem. Okej, okay. Zlodowaciała wyżyna to jest generalnie. Tam się nie wracamy. O proszę.
Niech będzie. Że akurat z jakimiś wiązkami błyskawic wyskoczy typ, to tego uspokoję, wyjaśnię. Wykluwają się urukaje, tak? O, ja chyba tam nie byłem w tej pobocznej lokacji. Nie pamiętam już. Nie, na pewno nie byłem, no bo przecież dobiegałem do tego punktu nawigacyjnego, więc na pewno nie. Aha, dzień dobry. Mapa się dalej ciągnie. To. Otchłań Acheronu. Acheronu, Acheronu. Nie wiem, jak to czytać. Acheron chyba. Mogę, skąd się wzięła nazwa Acheron? Bo to jest takie jakieś z angielska czy coś takie. Jakieś takie. No, idziemy. Oczywiście rozwalają się. Tak, bo sobie narobili tutaj cwaniaki, berserkerów. No i tak jest. No i weź potem zabijaj to dziadostwo. Daj mu wybuchać na sobie. Tak potem jest. Stoimy przed otchłanią Acheronu. Dum, 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 dum. Co to jest za kapliczka? Dawno nie było kapliczki doświadczenia, przypominam. To 31 level będzie. Będzie. Pytanie, jacy wrogowie się tu zrolowali. Aha, najgorszy sort. Przecież oni mogą nas poskładać jak zapałki. No, dziękuję. Fu, 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 fu. Pięknie. Nie ma co. Najemnik do kosza. Się zepsuł. Dobry wieczór.
siema. No i trzeba wyskakiwać ze złota. 6000, no nie ma masakry. Ale to wciąż nie jest tanio. Czy w ogóle, kolego, weźmiesz sobie ten topórek? Nie możesz tego użyć. Ojej, ojej. Próbujemy jeszcze raz, tak? Jest level. Aha, dlatego. Cwaniak ma zaklęty ogień. To dlatego. No, wytrzymaj. Dam ci siódemkę. Szóstkę znaczy. I chodź tu. Chodź tu. Chodź tu. Będziesz się troszeczkę leczył. A w międzyczasie wujek Piotr sobie przydzieli umiejki. Do siły, tak. I teraz nowa umijka. No to mówię, to chyba do tego skilla dorzucę. Ej, ale ty się miałeś regenerować. No bo tak, przekonanie. Aura fanatyzmu jeszcze można rozważyć. Bo szybkość ataku rośnie wtedy. No ale jednak to odkupienie. To odkupienie. Przy czym walka. Jak tam walka wygląda? Zapał. Taka sama liczba trafień. Obrażenia takse. I co tam? Poświęcenie. Można poświęcenie sobie podbić, ale jednak wolę odkupienia. Odkupienie. Dzień dobry. Aha, berserki. Trzeba tam biec. Narobią sobie tych dziadostwa i... Chodź tu. No, regeneruj. No. No dawaj. Dajesz, 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 no. Jeszcze. W końcu. Lodowy biesi.
O! Skubani. No tak, władca nocy tam jest. Pij. Pij się wycofuj stamtąd. Okej. Jeszcze chyba są jakieś skróty. Nie, najemnik, żyj. Aj se poradził. Brocząc w tym bagnie po pas. Dałeś radę. Ty jesteś mój wojownik. Twardy, nieustępliwy. Dobra. Oki. Wydaje mi się, że ten Wolfstan. Aha. Czyli tak, możemy. O, nawet masz obrażenia. Hopie. Hopie. Zabijesz ich. Można by ich tak wystrzelać, ale to ile by to trwało? Zdecydowanie wolę walkę. Tylko, żeby to odzyskiwanie dusz było trochę skuteczniejsze. O właśnie. Idzie, idzie, idzie. Co ty sobie myślisz? Tu zwiejesz? Nie ma takiego cwaniakowania. Przeżarty. Lodowy pies. Aha, czyli on wybuchnie, tak? Powinien go zastrzelić. O! Może w końcu teraz? Nie? Nie da rady, dobra. No to olać sprawę. Nie udało się. Nie, dobra, zmieni tą broń. Co my tu mamy? To weź sobie te rękawice i wracamy do domku. Musimy się naprawić. Nie mam jeszcze 31, tak?
Nie, 30. Dobra. Miłego dnia. Dwa. Dwa miejsca na klejnot. No, może być ciekawe. Zostawię sobie w razie czego tą zbrojkę. Może być dobrą bazą na coś. Zaraz, co mieliśmy naprawić? Zbroję chyba, tak. Pierwszy raz się zniszczyło. Mamy dwa. Piach ścionek, na szczęście drugi. I te mikstury, no to... Standardowo. Na bosiorów szykujemy. Na razie to widzę, wszystkiego mamy tak po dwa. Wszystko się kotłuje. Na szczęście miejsca dość. Więc może tak być. Idziemy, kolego. Pytanie, czy tu coś zostawiłem? Nie. O kurde. Ło! Skubany. Aż mnie zaskoczył. No. Zaskoczyli mnie. Aha. Znowu berserker. Trzeba ich szybko kasować, to wtedy tych berserków nie będą mieli z czego robić. Ale oni też mają troszkę życia, to nie jest tak, że na strzała on jest.
Znowu pewnie narobią tam 50 berserkerów. Znajdźcie się. No przecież, nie byliby sobą, gdyby tam nie było tony berserkerów. Wow, 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 wow. A się trochę ostro zrobiło. Przez sekundę. Członki latają. Masakr. Gdzie jest złota skrzynia? O, skrytka. Sztóweczka wpadła. Większa mapa. Będzie broń do naprawy. No, on sobie coraz więcej expi. Miłego dnia życzę. Do usług. Nie lubię tych amuletów. Zajmują tylko miejsce dla mnie. Przywracania wytrzymałości. Aha. Ile ten kozik zadaje? Słabo. Teraz to. Tak. Chyba potaniała wartość naprawy tego przedmiotu. Nie wiem jak, ale mamy to. I będziemy ładować w to odkupienie wciąż, bo. Bo jednak ono mi ratuje skórę czasami. Trzeba oczywiście zabić wroga, no ale jednego jak się zabije, to już potem ma się jakieś leczenie. Potem więcej, 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 więc to też jest jakaś strategia na tego palka. Przynajmniej na tym etapie. Jak ja jeszcze nie konstruuję żadnych słów runicznych z aurami ani niczym takim, to. To jest to pomocne.
Będą jeszcze jacyś wrogowie? Pewnie tak. Nie? Nie ma. No to tak. Przejście kryształowe już mam. Więc tak naprawdę... O, skrzynia. O, kotek. W sumie jak mamy... odkryty następny punkt nawigacyjny, no bo po prostu bym się... skoncentrował, bo tak, lodowy trakt, kryształowe przejście, to są dwie takie lokacje lodowe. Potem jeszcze będzie droga starożytnych, ale... tak patrzę jeszcze, czy czegoś nie zapomniałem. No duża mapa, duża i punkt nawigacyjny w samym środku, znaczy tak w końcowej fazie tej mapy, ale... Może spotkamy tego zagubionego barbarzyńcę tam? Czy nie? Się spotkamy z kolegą. On się gdzieś tutaj zatrzymał, może zniknął też. Stwierdził, że dobra, no nie ma tu nic do roboty, to ja. A jest tutaj. Jest kolega. Nie da się go zabić, nie? Dla większego expa. Niestety, nie ma friendly fire tutaj. No i tak, kryształowe przejście. Tutaj przejdę do punktu nawigacyjnego w takim razie, który jest oczywiście na środku. Jak żeby inaczej. Aha, tędy się nie przejdzie. Przez te umocnienia. No i mamy. Kryształowe przejście, potem lodowy trakt, no i potem jest ten side location, czyli sale bóle, nieszczęścia i czegoś tam. Cierpienia może. Zamarznięta tundra, no to to jest z tego typu lokacja jak teraz. Droga starożytnych znowu lodowa i twierdza kamienia świata, no to to już jest zamknięte. O, jeszcze szczyt Areat, chociażby lodowa piwnica, no to jest takie piwniczne, takie tam. No i jeszcze jedno będzie, właśnie na zamarzniętej tundrze będzie piekielna czeluść, czy coś takiego, czy jakieś piekło kolejne. Dobra, nie przedłużając, bijam do miasta, identyfikuję się, tak. I lecimy. Czego ci trzeba? Pach, 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 pach. Pamiętam, że czasami sobie kupowałem tych lepszych najemników o jedno oczko, żeby mieć już lepszego gościa, ale nie chcę mi się teraz tu bawić. Przynajmniej teraz widać, ile musi przeekspić. Nie tak, że jak w poprzedniej części by było z tym gorzej. Znaczy w wersji Legacy. W ogóle to bym sobie zobaczył na helpa, jak to się dawało miksturę temu. Aha, Shift plus 1, 2, 3, 4. Aha, po prostu. O. Dobra, no to będziemy wiedzieć, jak mu ratować skórę. Czy coś tu mam jeszcze do zrobienia? Nie, będziemy prosto ruszać. Do rygowiska grozy. Dobra, tyle w tym odcinku. Dziękuję bardzo za uwagę. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Hejo!